Cześć! Widać, wida. Wida la vida. Kurde, który z kolei film. Słuchaj, już mam burdel w bani. Jak miałem, teraz trochę mocniej. Wita cię detailingowy dziadzia, słuchaj. Tuga. Po prostu. Rex. Tuga Rex, słuchaj. Tak jak widziałeś, wjechałem na falunek z klasycznym porównaniem. Niucham, niucham, niucham. I jak to tuga pachnie jedwabiście. Super, bardzo fajnie. Produkt, porównanie, jeżeli chodzi o zapach, to tutaj miażdży, wiadomo, RRC, rewelacyjnie pachnie. Fajna butelka w ogóle. Klasyczny atomizer, który jest ciekawie się aplikuje. I teraz tak, produkt bardziej stworzony do lakieru. Ale reakcja z lotną rdzą jest natychmiastowa. Od razu zarzucasz i masz od razu, że tak powiem, branie. Bardzo fajnie. Na felgach RRC zrobił to niebo lepiej. No, zrobił to lepiej, to nie da się ukryć. Długość leżenia produktu też jest fajna. Konsystencja też jest fantastyczna. Ogólnie produkt jest fajny, ale właśnie do lakieru. Do lakieru sprawdzi się idealnie. Na felgi jak najbardziej też. Na takie, które powiedzmy potrzebują odświeżenia tam co jakiś czas. Wskakujesz, pędzlujesz. I bajeczka. Nie widzę go właśnie do takich totalnych grubasów. Oczywiście możesz się nim bawić, ale to szkoda produktu. Lepiej wziąć tę zieloną, sprawdzi się lepiej. Pomimo, że bardzo podobne produkty, słuchaj, to ten moim zdaniem zdecydowanie lakier. No dobra, jak to tuga? Bardzo fajny produkt. Tak naprawdę masz zielony, masz ten srebrny, jak ja to mówię, i masz i do lakieru, i do felunku. No dobra. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak usiadł sobie do bieżącego mycia właśnie na Audi, na felgach, gdzie stwierdziłem, że położę tam coś kładłem. Tak, a od Nanolexa produkt, to nie wiem, czy był, czy będzie. Stwierdziłem, że czas pozbyć się tak zwanej lotnej rdzy, za wiele jej nie było. I zobacz, jak siedzi sobie na lakierze, gdzie moim zdaniem tam jest właśnie jego miejsce. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!